Programu jest PKN Orlen. Ukraina pod innym niebem. Pod niebem, które stało się źródłem śmiertelnego zagrożenia. Nazwa wystawy inspirowana jest filmem Sky Invasion Danila Rewkowskiego i Andrija Raczyńskiego. Spektaklem nieba przeciętego rakietami, który nabiera majestatycznego, a jednocześnie straszliwego piękna. Rosja urządza Ukrainie rakietową apokalipsę, przyznając się w ten sposób do bezsilności. Prowadzi wojnę, łamiąc zasady wojskowe. Po fiasku Blitzkriegu dopuszcza się ludobójstwa, mordując tych, którzy kochają wolność i którzy dobrze wiedzą, co znaczy nienawiść. W rzeczywistości trwa to wieki, ale do momentu inwazji na pełną skalę nie zdawaliśmy sobie sprawy z siły nienawiści, którą Rosja gromadziła przez tak długi czas. Teraz jej wojska otwarcie próbują wymazać Ukrainę z powierzchni ziemi. Bombardują, niszczą, torturują, gwałcą. Wojna to koniec cywilizacji. Usłyszałam to tu w Polsce i zapadły mi te słowa w pamięć. Takie są trafne. Koniec cywilizacji, jak się okazuje, już nadszedł. Wojna jest bowiem unieważnieniem norm moralnych i uwolnieniem najgorszych instynktów. Jest to niezgłębiona przepaść kłamstw, w którą codziennie wpada nasz wściekły wschodni sąsiad. Wojna to czas utraty złudzeń. Już nigdy nie będziemy tak naiwni, by uwierzyć w możliwy moralny stosunek Rosjan do bliźniego. Staliśmy się bardziej świadomi. Uświadomienie ich najwyższej podłości i barbarzyństwa zmieniło nas radykalnie i nieodwracalnie. To, co wydarzyło się w Mariupolu, Buczy, Izium, nowe katownie i masowe groby. Okrucieństwa, do których, jak się wydawało, ludzkość miała nigdy nie wrócić. Jest po drugiej stronie rozumienia dobra i zła. Putin to klasyczny dyktator stojący ponad wszelką moralnością, a większość ludności jego kraju ślepo za nim podąża. I będzie to robić, nawet jeśli zostanie skazana na śmierć. Tak więc dzisiaj Ukraina i Ukraińcy żyją w zupełnie zmienionej rzeczywistości, która nastała 24 lutego. W umyśle każdego Ukraińca życie podzieliło się na dwa etapy. Przed i po. Narodziła się także świadomość tego, że rzeczywistość jest inna dla każdego. Wieloekranowa, że tak powiem. Istnieje rzeczywistość, w której trwa nasza rozpaczliwość, odważna walka. I istnieje paranoiczna, przekręcona rzeczywistość rosyjskich zbrodniarzy wojennych. I jest rzeczywistość tych, którzy współczująco lub z dystansem obserwują te konfrontacje. Wojna to nie jest sytuacja, w której obserwator może zająć pozycję insajdera. Jednak potęga sztuki pozwala mu się mentalnie przenieść pod nasze groźne niebo. Niniejsza wystawa prezentuje prace, które są wynikiem bezpośredniej reakcji na to, co się dzieje, oraz podkreślają tragedię i bohaterstwo czasu. Historyczne wyzwania są stawiane przed Ukrainą po to, abyśmy w końcu zrozumieli, że jesteśmy wielkim narodem, który odważnie broni europejskich wartości i powstrzymuje inwazję Imperium Zła, beznadziejnie pogrążonego w zgniłym bagnie swojej sowieckiej przeszłości. Teraz nikt ani nic nie powstrzyma nas na drodze do zwycięstwa. Kuratorka wystawy Wiktoria Burlaka. To jest program Republika Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie. A ze mną w studio Beata Łupińska-Rytel, kuratorka wystawy Ukraina pod innym niebem, Zamek Ujazdowski, i Wiktoria Burlaka, również kuratorka wystawy Ukraina pod innym niebem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wojna to jest coś najgorszego, co może spotkać ludzkość, co może spotkać małe dzieci, co może spotkać każdego z nas. W wojnie na Ukrainie Telewizja Republika przygląda się właściwie od 2014 roku, ale od 24 lutego tamtego roku ta wojna nabrała też innego tempa. I misją dziennikarzy, ale też i artystów jest mówienie o wojnie, bo nie możemy tego tematu przemilczeć. Pani Beato, pani się ze mną zgodzi, że to artyści też, biorąc pod uwagę swoje emocje i to, jak oni widzą tę wojnę, mówią o tej wojnie, uświadamiają świat, bo jak się okazuje, nie cały świat, nie każdy na tym świecie o tej wojnie wie albo może chce o niej mówić. Zamek Ujazdowski prezentuje wystawę artystów ukraińskich, którzy częściowo dzielnie walczą na tej wojnie. Część osób wyjechało. Prace, które prezentujemy, są nowe. One powstały wszystkie po 24 lutego. Język sztuki jest na tyle uniwersalny, że my możemy ze sztuką komunikować to okrucieństwo wojny na większą skalę, tak? Bo w mediach widzimy nieustannie zniszczone budynki, całą infrastrukturę,
a sztuka jest w stanie dotrzeć do zupełnie innych miejsc w naszych sercach, które prawdopodobnie nigdy by normalnie nie dotarły. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wielu artystów przed wojną tworzyło zupełnie na przykład w innej technice. Na tej wystawie możemy zobaczyć grafikę, fotografię, ceramikę. Artyści, że tak powiem, zmienili swój styl, żeby pokazać swój ból i w jakiś sposób móc zareagować. Pani Wiktorio, czy dla artysty podejmowanie tego tematu, szczególnie kiedy ci artyści są związani właśnie z tym tematem, bo to jest ich kraj, ich ojczyzna, to jest bardzo trudne zadanie, czy to jest takie zadanie, do którego trzeba się też mentalnie, psychicznie przygotować, bo mówić o wojnie w swoim domu to jest tragedia również tych artystów. Так, але вважаю, що артисти українські зараз не можуть мовити чимось іншим, бо то є той темат, з яким вони живуть кожного дня. І то не є подіймування темату, то є просто життя їх зараз. Війна на Україні, вона має різні обличчя, і та вистава пані Беато pokazuje te najgorsze te oblicza tej wojny, bo tam śmierć i krew to jest codzienność, to są słowa, które towarzyszą żołnierzom ukraińskim każdego dnia, oni to widzą. A jak my odbiorcy, jak osoby, które już widziały tę wystawę, odbierają tę śmierć i ten obraz krwi? Ta wystawa jest bardzo wyjątkowa, ponieważ ona właśnie nie pokazuje wojny poprzez krew lub martwe ciała. Mamy ponad 200 prac, a one są, to okrucieństwo jest przekazane językiem właśnie sztuki, cierpienia. Jest taka praca, która bardzo porusza odwiedzających, jest to praca Julii Zacharowej. Zasada dwóch ścian. Jest to łóżko, które jest zniszczone przez odłamki szkła, oblane czarną farbą. Artystka, tworząc tą pracę, była bardzo poruszona, wręcz płakała, bo przypominała sobie kraj, z którego musiała uciec. I w którym domy zostały odebrane rodzinom, prawda? Gdzie zostały rozerwane rodziny, ale też gdzie Władimir Putin próbuje zniszczyć również tę kulturę Ukrainy, bo oczywiście taki ma zamiar. Pani Wiktorio, ogrom artystów wziął udział w tej wystawie, prawda? To są artyści. Jak te rozmowy, te spotkania wyglądały? Czy to jest tak, że po tym czasie, który już mija, można mówić mniej emocjonalnie? Czy nadal pojawiają się łzy w trakcie przygotowania takiej wystawy? Ну, так, зараз цей темат виглядає дуже емоціонально і для артистів, і для людей, які будуть оглядати ту виставу. Так. Але от з вибухом війни дуже дуже артистів почали о тим мовити одразу. Бо от дистанс не є потрібний в тим припадку, направда. І от то є найважніше. Емоція, яка в тих працях є, є так. Ponad 200 prac, 30 artystów. Tak, 32 artystów. Jak wyglądało przygotowanie takiej wystawy? Bo to jest cały ogrom tych artystów, którzy podejrzewam nie są tylko w Polsce, ale też wielu artystów znalazło swoje schronienie w innych państwach kraju, w innych państwach chociażby Unii Europejskiej. Powstawanie wystawy wydawało się, że ono będzie taką zwyczajną drogą, tak, że kontaktujemy się z artystami, podpisujemy umowy, przywozimy pracę. W przypadku wojny zmieniliśmy cały program na ten rok w Zamku Jazdowskim.
kontakt z artystami bardzo utrudniony, ponieważ bardzo często nie mieli oni prądu, żeby móc się z nami skontaktować czy odpisać na nasze wiadomości. Pamiętam taką poruszającą rozmowę artysty Dmytro Iw, którego praca jest przed Zamkiem Mazdowskim. Jest to taka monumentalna rzeźba Putina. Dmitry jest z Zaporoży i ta praca pojechała do Kijowa wraz z nim i wraz z ambasadą Ukrainy. One, te wszystkie prace zostały przetransportowane. Natomiast pamiętam, jak z Dmitry tam byliśmy na Messengerze, korespondowaliśmy. On bardzo chciał, żeby jeszcze jedną pracę tutaj sprowadzić do Polski, tę wystawę, a my już mieliśmy bardzo, że tak powiem, zajęte wszystkie przestrzenie. I pamiętam, że nie odczytałam kilku wiadomości od niego. On tam właśnie prosił, żeby dać znać, kiedy będzie ten transport, bo on musi pędzić do Zaporoży, bo właśnie zmarł jego ojciec. I z mojej perspektywy to było tak, że wystawa powstawała, wykonywałam jakieś czynności, z perspektywy bezpieczeństwa, tak? Tu się tutaj życie toczyło. Tu tak? się życie tu toczyło. Praca zamku się toczyła. Tak, tak. A tam jednak było tak trudno dla tych ludzi, no, to jest po prostu niewyobrażalny ból. Oni wszyscy tracą swoich bliskich, bliższych lub dalszych. Ktoś zawsze tam ginie, tak? I czy to właśnie chociażby domy. Więc było trudno, natomiast bardzo też poruszające było, jak artyści przyjechali do Polski na otwarcie wystawy. Nie wszystkim się udało, bo to mężczyźni musieli zostać na Ukrainie. I pamiętam, że artyści byli tacy wszyscy bardzo raz, że wyciszeni, ale potwornie wdzięczni, że my chcemy mówić o wojnie właśnie językiem sztuki. No właśnie, pani Wiktorio. My Polacy jesteśmy bardzo zaangażowani w pomoc Ukrainie i robimy to po prostu, bo tak czują nasze serca. Polacy pokazali, że jesteśmy otwarci i właśnie w Polsce pojawiły się ogromne liczby ukraińskich kobiet, ukraińskich dzieci, ukraińskiej młodzieży. Jak te osoby, które tutaj znalazły schronienie, reagują na tę wystawę? Bo to są osoby, przypuszczam, które właśnie kogoś straciły przed chwilą albo kilka miesięcy temu. Dla nich takie wystawy to bardzo osobiste doświadczenie. Tak, ta wystawa nie jest taka łatwa do oglądania i ukraińskie ludzie, tak, dla nich to jest trauma, to jest przypominanie o traumie i znam takich ludzi, którzy po prostu odmówili się iść na wystawę, ale... Bo to jest za mocne dla nich, tak? Tak, to jest za mocne dla nich i to jest traumatyczne dla nich. Ale uważam, że trzeba o tym mówić, bo wojna trwa i kiedy otworzysz tam Facebook, każdego dnia widzisz, że bardzo duże ofiary. Mamy o tym mówić. To jeszcze zapytam. Tak. Liczy pani na to, że rosyjscy artyści będą o tym mówić? Bo rosyjskie społeczeństwo w naszym odczuciu milczy. Chce być obok tej wojny. Nie wiem, jak rosyjscy artysty o tym teraz mówią, ale uważam, że tak, kiedy jesteś progresywnym człowiekiem, to musisz o tym mówić. Pani Beato, do kiedy możemy zobaczyć tę wystawę? Wystawa jest do 14 maja. Jest naprawdę warto odwiedzenia i mam nadzieję, że Państwo do nas dotrą. Oczywiście zapraszamy naszych widzów, ale jeszcze Panią zapytam. Z Pani perspektywy, jako osoby, która reprezentuje polską stronę, kiedy przychodzą ukraińskie kobiety ze swoimi córkami chociażby, które czekają na swoich mężów, nie widziały ich od wielu miesięcy i przychodzą na wystawę, są łzy? Są łzy. Zdarza się, że właśnie oprowadzam po wystawie albo mamy gości i rzeczywiście są przypadki, że osoby po prostu stoją, nagle w pewnym momencie pękają i płaczą. No, język sztuki ma taką właśnie siłę, tak? I to, co Wiktoria powiedziała, my nie możemy przestać milczeć, to jest naszym obowiązkiem.
żeby przypominać, szczególnie Zachód musi o tym pamiętać, żeby nie stał się bierny i nie przestał wspierać Ukrainę. Na każdej płaszczyźnie, tak. Na każdym froncie możemy mówić o tej wojnie na Ukrainie, pod każdym kątem sztuka może mówić o tej wojnie i niech mówi, a my, szanowni państwo, zobaczmy tę wystawę, bo naprawdę warto i nie wolno o tym zapominać, o tym, co dzieje się na Ukrainie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Beata Łupińska-Rytel, kuratorka wystawy, a także Wiktoria Burlaka, również kuratorka wystawy Ukraina pod innym niebem. Dziękuję paniom bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia w Zamku Ujazdowskim, a już za chwilę ostatnia część już naszego programu. Sponsorem programu był PKN Orlen.